Dziś podczas wejścia do jednego z czołgów używamy m.in. latarek Olight, które znajdziecie w sklepie partnera projektu Tank Hunter, militaria.pl. Już czuję zapach czołgu. Coś wspaniałego. Niespotykana rzecz. Chyba jestem pierwszym Polakiem, który nurkuje w KW. Zobaczcie na wnętrze tego pojazdu. Ja jestem zszokowany. Tu są praktycznie wszystkie detale. Przejechaliśmy ponad 1300 km. Jesteśmy w Finlandii. Polujemy na tygrysa. Ale bo jest bardzo szybki. Mówią na niego Porsche. Witam Was ponownie z Muzeum w Parola. Muzeum, w którym gościliśmy zaledwie pół roku temu. Ale nie było tam jednej bardzo ważnej, a właściwie bardzo ciekawej rzeczy, która w tej chwili znajduje się za moimi plecami. Nie było tam tego wspaniałego tygrysa królewskiego, Tiger Ausführung B, z wieżą, tak zwaną wieżą Porschego. Witamy Was serdecznie z Finlandii, z Muzeum Pancernego w Parola. To bez wątpienia miejsce, które każdy miłośnik techniki militarnej odwiedzić powinien, choć nie ukrywajmy, blisko nie jest. Za dorzucenie się do paliwa dziękujemy mecenasowi dzisiejszego odcinka, a jest nim Szymon Muński. Dziękujemy. Jesteśmy tutaj, aby pokazać Wam to cudo. Panzerkampfwagen 6 Ausführung B Tiger II, czyli Königstiger, Tygrys Królewski lub jak wolą niektórzy, bengalski. Nie je mięsa, ale polować lubi, choć dziś bezzębny wciąż robi wrażenie. Szczególnie, że to jedyna w swoim rodzaju wersja, prosto z Muzeum Czołgów w angielskim Bovington, na występach gościnnych w Finlandii. Oglądajcie! Wspaniałe chwile w bajkowym miejscu. Hotel i restauracja w Pałacu von Grasów w Kłaninie. Przyjedź, delektuj się pięknem i wypocznij. Pałac Kłanino. Znajdziesz nas na Facebooku i na www.kłanino.pl. Spędzając czas w pałacu w Kłaninie, wspierasz projekt Tank Hunter. Nowoczesne apartamenty na wynajem w zabytkowej kamienicy usytuowanej w sercu puckiego rynku. Przytulna i miła atmosfera w średniowiecznych murach. Na parterze restauracja i cukiernia. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od plaży. Sprawdź ofertę Rynek 23 w Pucku. Znajdziesz nas na Facebooku i na www.rynek23.com. Spędzając czas w Rynku 23, wspierasz projekt Tank Hunter. Tiger Ausführung B był najliczniej produkowanym ciężkim pojazdem II wojny światowej. Bardzo ciężkim, ponieważ Tygrys II, tak zwany Königstiger, czyli Tygrys Królewski, lub jak niektórzy wolą, Tygrys Bengalski, ważył około 68 ton. Właściwie ta wersja z wieżą tak zwaną Porschego ważyła ton dokładnie 67, a ta późniejsza wersja, czyli ta wieża, tak zwana wersja wieży Henschla, ważyła już ton ponad 68. A jaka jest różnica w wieżach? Tak właściwie obie wieże, zarówno wieża Porschego, jak i Henschla, tak zwane oczywiście, były zaprojektowane przez zakłady Krupa. Tylko że ta wersja wieży, którą widzimy tutaj, to wersja wczesnoprodukcyjna. A była też wersja późnoprodukcyjna, czyli ta z takimi już, bez takich okrągłości przy blendzie, która powodowała, że pociski rykoszytujące dołu blendy nie wchodziły, nie trafiały w pierścień, nie rykoszetowały w dół, tylko po prostu zatrzymywały się na tej wieży, która była bardzo gruba. Pamiętajmy, 20-centymetrowy pancerz przedni. To naprawdę potęga, którą w tamtym czasie nie sposób było przebić żadną bronią aliancką. Tak więc ta blenda, która zwana jest blendą Porschego, czyli ta wczesna blenda, powodowała problemy po trafieniu właśnie z jej spodu i bardzo szybko zrezygnowano z tej produkcji. Tygrys Ausführung D, wyprodukowany w 489 sztukach,
nie odegrał żadnej znaczącej roli na frontach II wojny światowej. Oczywiście stał się symbolem megalomanii Hitlera, który to rzekomo zamawiał sobie coraz to większe pojazdy i żądał coraz większych pancerzy. Tak naprawdę Niemcy próbowali odnaleźć się w produkcji tych pojazdów, produkując coraz większe i cięższe pojazdy, ponieważ ich siły pancerne dziesiątkowane w tamtym czasie przez aliantów odczuwały spore braki siły pancernej, a ten Tygrys miał przeważyć tą szalę zwycięstwa na stronę niemiecką. Oczywiście tak się nie stało, ale Tygrys miał właściwie swoją premierę już w 1944 roku w czerwcu w Normandii, kiedy to pierwsze czołgi trafiły na front, między innymi w 503 batalionie czołgów ciężkich. Freiherr von Rosen wspomina te wydarzenia z czerwca 1944 roku, kiedy trafili na normandzki front. Można to sobie przeczytać, bo on takie wspomnienia opublikował. Tygrys II miał również swoją premierę na froncie wschodnim. Słynna bitwa pod Oglendowem. 13 sierpnia 1944 roku potężne maszyny wyjeżdżają, aby przechylić szale zwycięstwa i stłamsić przyczółek stworzony przez Armię Czerwoną. Kompletna porażka. Wszystkie Tygrysy królewskie poległy. Zostały zniszczone bądź wycofane, nie odniosły żadnych znaczących sukcesów, a co najśmieszniejsze, ich przeciwnikiem w tamtym czasie, kiedy oni przegrali tę bitwę, był T-34-85. Ale oczywiście Tygrys miał również swoje sukcesy. Tygrys królewski, a właściwie jeden z asów pancernych, który walczył na Tygrysach królewskich, Kurt Knispel, wsławił się słynną obroną. Podczas jednego dnia zniszczył około 20 pojazdów radzieckich, walcząc z taką wielką i ciężką maszyną. Ale wróćmy do Tigra, który znajduje się w tej chwili paroli. Ja przyjechałem tutaj specjalnie, żeby go zobaczyć, bo nigdy nie widziałem Tygrysa Królewskiego z czesną wieżą produkcyjną. Nigdy nie trafiłem do Bovington, gdy on się tam znajdował. A jednocześnie taka okazja, żeby podróżować w miejsce, które bardzo lubię, bo bardzo lubię Muzeum w Parola, bardzo lubię tu przyjeżdżać. I taka okazja, kiedy ten wspaniały Tygrys się tu znalazł, a ja mogę go odwiedzić, dotknąć, zobaczyć z bliska na własne oczy. Wiedziałem, że zbyt szybko się nie nadarzy i postanowiliśmy wyruszyć tą arcyciekawą podróż tak, aby pokazać wam tą wielką maszynę. A ten ogrom, ta wielkość budzi naprawdę wielki podziw. Ja podejrzewam, że żołnierze, którzy słyszeli te przemieszczające się bardzo szerokie gąsienice, trzeszczące, skrzypiące i tłuczące po tych brukach w tamtym czasie, musieli być przerażeni, że ten wielki kolos porusza się w ich stronę. Co więcej, chciałem wam powiedzieć, że a propos trwałości jazdy, widać, że ten Tygrys ma za sobą ładnych parę kilometrów, bo spójrzcie, te bieżniki, specjalne przeciwlodowe, przeciwpoślizgowe elementy tych gąsienic, one są starte niemal do zera. Jak przyjrzymy się też zębom tego Tygrysa Królewskiego, spójrzcie, widać, że one są naprawdę mocno wyjechane, bo te zęby powinny być w tym samym kształcie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, a tu widać, że dosyć sporo tego zęba się już zużyło, tak więc ten Tygrys musiał mieć przejechanych tak naprawdę dosyć sporo kilometrów, co jest dosyć dziwne, bo utarło się, że Tygrys Królewski to maszyna bardzo, ale to naprawdę bardzo awaryjna i bardzo często stojąca w warsztatach polowych. Oczywiście, co w dużej części jest prawdą, ponieważ silnik Maybach HL-230 zaprojektowany do czołgu, niemieckiego czołgu ciężkiego, który miał ważyć około 50 ton, trafiając nawet już do Tygrysa 1, który miał tych ton ledwie 56, już wtedy był dosyć przeciążony, ten stosunek mocy do masy nie był zbyt korzystny, a w 68-tonowej maszynie, jaką był Tygrys Królewski, no to ten niedobór mocy już był bardzo, bardzo znaczący. Ten silnik przegrzewał się również w Tygrysie 1. Podejrzewam, że Tygrys Królewski musiał dosyć często stawać na ochłodzenie tej jednostki. Ale w sumie główne bitwy i użycie tego sprzętu to raczej zima przełomu roku 1944 i 1945. Słynna ofensywa w Ardenach, chociażby słynna grupa Pipera, która podróżowała wraz z takimi Tygrysami, no to te temperatury poniżej zera na pewno sprzyjały użyciu tych maszyn. Tym niemniej naprawianie tego kolosa na froncie musiało nasterczać nie rada problemów. W tym Tygrysie Królewskim, który znajduje się w tej chwili w Parola, widać też późny typ
kół. Taki, tylko taki typ stosowany był w Tygrysach Królewskich, ale ten typ kół stosowany był również w Tygrysie 1 późnej serii produkcji, Tygrysie 1 późnej serii produkcyjnej, który prezentowany był na Militrax, czyli te całostalowe szynokoła miały stać się standardem w pojazdach niemieckich już w 1945 roku. Tak więc zarówno Tygrys 1 w 1944, później Tygrys Królewski otrzymały te szynokoła, ale również Pantera miała otrzymać dokładnie taki typ kół, jaki się tutaj znajduje. Tak więc Niemcy już dążyli w tamtym czasie do pewnej standaryzacji produkcji tego uzbrojenia. Te tak zwane szynokoła, wydawać by się mogło, że one są zbudowane w taki sposób, że nie ma tu żadnej amortyzacji. Tym niemniej wewnątrz, pomiędzy tymi talerzami, mamy taką specjalną szynę, znajduje się specjalne ogumienie, które ściskane. Ta szyna jest gdzieś takiej długości, jest ściskane pomiędzy tymi dwoma talerzami i dzięki temu odbywa się wewnętrzna amortyzacja pomiędzy tym talerzem a tą szyną, która się tu znajduje. Dzięki temu można było użyć znacznie mniejszej ilości gumy. Ta guma się ponadto nie zużywała. A jak wiemy, nacisk takiego 68-tonowego kolosa powodowałby, że takie gumowe koła bardzo szybko by się zużywały. Tutaj mamy kontakt ze stalą. No. Nie było potrzeby nadzwyczajnego wyciszania tego pojazdu. Zresztą 68-tonowy Tygrys jadący przez wieś, podejrzewam, że spadały garnki, spadały szklanki i spadały talerze z szafek. To musiało być naprawdę piorunujące wrażenie, tak więc o jego wyciszeniu raczej nie mogło być mowy. Żeby pokazać wam tego Tygrysa, tego pięknego Tygrysa, zwierzę Krupa czy Porszego, jak zwał, tak zwał, w lepszej perspektywie, w takiej odgórnej perspektywie, Przemek wdrapał się na tą drabinę. Zobaczcie, jak masywne są płyty boczne w tym kolosie i to zarówno tych górnych burt, tam gdzie znajduje się ten pochylony pancerz boczny Tygrysa Królewskiego, jak i tych dolnych, gdzie znajduje się zawieszenie. Tutaj nie mogło być mowy o penetracji przez pociski wystrzeliwane z T-34-76 pocisk. Lecący nawet z 500 metrów, oddany pod kątem prostym do tego kolosa, nie mógł przebić tak grubych płyt pancernych. Nie było takiej możliwości. Ponadto spójrzcie na osłony wydechów tego kolosa. Kiedyś opowiemy wam bardzo ciekawą historię związaną z jedną z takich osłon. Zresztą takie Tygrysy Królewskie walczyły również w moich okolicach, w okolicach Gdańska. Właściwie u nas w Polsce, na naszym podwórku też sporo takich Tygrysów Królewskich się znalazło, ale te Tygrysy Gdańskie mają taką ciekawą historię, że część z nich dotarła do gdańskiej dzielnicy Stogów. Tam zostały porzucone, zniszczone, wysadzone. Jeden z tych Tygrysów zapadł się w studzience w samym centrum miasta. Są słynne zdjęcia tego na Starówce, ale jest też historia o jednym Tygrysie Królewskim, który nigdzie nie figuruje, nie ma jego zdjęć, nie wiadomo, co się z nim stało, a krąży legenda, że podobno zatonął w jeziorku na gdańskich Stogach. Kiedyś musimy to jeziorko przebadać. Krótkie ogłoszenie. W pałacu w Kłaninie zwolnił się jeden ostatni pokój wraz z wejściówką na event przedpremierowy dotyczący prezentacji Pantery. Zainteresowanych zapraszamy. Poszczegóły piszcie na recepcja@kłanino.pl. A wszystkich naszych widzów zapraszamy na premierę Pantery 1 lipca 2023. Będzie się działo! Spójrzcie jeszcze na dwie bardzo duże ciekawostki tego pojazdu. Typ gąsienic, który jest tutaj stosowany, to jest taki wczesny i późny, ponieważ one były oczywiście stosowane w bardzo wczesnych pojazdach. Nie ma tutaj tak zwanego ogniwa pośredniego, czyli małego. To się mówi po prostu, że w dwójce stosowano małe i duże ogniwa, a tutaj mamy tylko i wyłącznie duże ogniwa, które również są inne od tych standardowych. Tak więc mamy tutaj ciekawy typ gąsek. Dodatkowo bardzo ciekawą rzeczą, na co zwrócił uwagę mi kolega, jest to, że wieniec tego koła, spójrzcie, jest zużyty tylko co drugi ząb. No zresztą ten typ gąsienic był stosowany z tego typu wieńcem, który ma więcej zębów niż standardowy wieniec w Tygrysie Królewskim. A tutaj spójrzcie, co drugi ząb tylko się wyjeżdżał. A te typy z pojedynczymi, jakby z co drugim zębem, stosowane były tylko w gąskach średniego typu, czyli tego stosowanego w największej ilości Tygrysów Królewskich, czyli małe ogniwo, duże ogniwo. No i wtedy stosowało co drugi ząb. A tutaj
jak sobie spojrzymy, to tylko co drugi ząb jest zużyty, a co drugi jest w bardzo dobrym stanie. Co ciekawe, musiało być największe ciśnienie i największy jakby nacisk na co drugi ząb. Tak więc nie wiem, czy Niemcy też dlatego nie zmienili tego typu gąsienic i dlatego też nie zaczęli stosować gąsienic małych łączonych ogniw, czyli małe plus duże. Ciekawostka dla mnie, nie wiedziałem o tym, pierwszy raz to właściwie widzę i trzeba będzie chyba zgłębić ten problem, dlaczego w tygrysie królewskim zastosowano ogniwo pośrednie i dlaczego w tym tygrysie, który ma koła zębate wieńce z większą ilością zębów, tylko co drugi ząb jest w jakimś większym stopniu zużyty, a właściwie w jakimś większym stopniu tylko na niego kładziony jest nacisk podczas jazdy. Muzeum w Parola to oczywiście mnóstwo ciekawych rzeczy, również ten sztuk, który jest tutaj przekrojem, którego też pokazywaliśmy Wam już w pewnym odcinku, ale chciałem Wam powiedzieć taką pewną ciekawostkę związaną z fińskimi sztugami. Otóż tych pojazdów do Finlandii trafiło kilkadziesiąt, ale pośród nich trafiło tak naprawdę pół na pół różnych producentów. Było dwóch takich podstawowych producentów, którzy w II wojnie światowej produkowali sztugi 3G. Jednym z nich był Alket, a drugim z nich był dużo rzadszy Miag. No i właśnie Miag znajduje się u nas w Kłanińskim Muzeum. Ponadto w Finlandii większość sztuk, a właściwie połowa z nich, to produkcja Miaga, pomimo tego, że produkcja Miaga w czasie wojny stanowiła ledwie 10% produkcji wszystkich sztugów, a niemalże 80% wypełniała produkcja Alketa, czyli ta znacznie popularniejsza. Oczywiście z pozostałości po bitwach, te wszystkie sztugi, które były wyciągane w Polsce gdzieś na przełomie tych ostatnich 50-60 lat po wojnie, większość była produkcji alketowskiej, a w Finlandii można przyjrzeć się dokładnie tej rzadszej wersji produkowanej przez zakłady Miaga, który ma swoje pewne charakterystyczne cechy produkcyjne, które wyróżniają go spośród tych wszystkich innych produkcji sztugów, które były robione w czasie II wojny światowej. Między innymi jedną z nich jest to, że sztugi produkcji Mühlenbau und Industrie AG, czyli Miag, posiadały taki diamentowy wzór ryflowania na błotnikach, czy też na podłodze, którą możecie znaleźć wewnątrz pojazdu. Tutaj akurat widzę, że te podłogi zostały wymienione, częściowo przynajmniej, bo tu widzę wzór alketowski, a tutaj miagowski, czyli jest on jakby zmiksowany w różnych typach. Oczywiście Finlandia użytkowała te wozy bojowo, a właściwie użytkowała je w wojsku do połowy lat 60., tak więc ilość modyfikacji, która mogła zostać tu wykonana, jest dość spora. No i niełatwo znaleźć w tej chwili taką niedotykaną sztukę, która nie miałaby żadnych różnic w stosunku do wersji wojennej. Niestety też większość sztugów, które znajdują się obecnie w wielu europejskich muzeach, pochodzi właśnie z fińskich zasobów, czyli trafiła tutaj do tych muzeów europejskich, czy do Francji, czy do Niemiec, trafiła już na długo po wojnie, tak więc są one dosyć znacząco zmodyfikowane. Podoba mi się też wystawa eksponowanych pocisków i zasobników do sztuga, która prezentowana jest tutaj w fińskim muzeum. Możemy sobie zobaczyć przeciwpancerny pocisk, pocisk odłamkowy. Te rzeczy są tutaj jakby zaprezentowane przed pojazdem, także możemy niemalże ich dotknąć i dokładnie widzimy, jak z jakiej amunicji strzelał ten wspaniały i bardzo ciekawy pojazd, bo w mojej opinii sztuk jest jedną z najciekawszych konstrukcji II wojny światowej, a jednocześnie był to główny wór roboczy armii niemieckiej. KW-1. Już raz pokazywaliśmy Wam tego radzieckiego kolosa, który ważył 47 ton i miał 5-osobową załogę, a mógł poruszać się z prędkością 34 km na godzinę. Ten kolos z bardzo grubymi pancerzami, zarówno przednim, jak i bocznymi, bo ponad 80-metrowymi, stał się legendą Barbarossy, ponieważ jedna z takich maszyn zatrzymała pochód niemieckiej dywizji pancernej i Niemcy właściwie w panice musieli sprowadzać słynne 8,8, żeby wyeliminować tego kolosa z walki. Ale dzisiaj nie chciałem Wam dokładnie opowiadać detali technicznych tego pojazdu, tego właściwie bardzo ciekawego pojazdu. Spójrzcie, to trafienie się tutaj nie przebiło. Tego bardzo ciekawego pojazdu nie chcę Wam dzisiaj opowiadać o detalach technicznych, ale chciałbym Wam pokazać tą ultra rzadką, właściwie jedyną kompletną maszynę na świecie od środka. Tak więc dzisiaj zwiedzamy KW od wewnątrz. Kompletne KW, co naprawdę nigdzie poza Parolą się nie zdarza.
Tässä on tämä iskemä. Juttelin tämän vaunun sota-aikaisen ajajan kanssa taannoin vuosia sitten. Ja hän sanoi tästä tapahtumasta, kun heitä ammuttiin, että kuolema kolkutti, mutta ei päästetty sisään. Mika opowiedział bardzo ciekawą historię tego trafienia, bo rozmawiał z kierowcą tego pojazdu. Kierowca tego pojazdu o tym trafieniu opowiedział bardzo ciekawe zdanie. Śmierć do nas pukała, ale myśmy jej nie wpuścili. Wdrapujemy się do wnętrza tego pancernego kolosa, który pukanie śmierci słyszał bardzo dobrze. Ale te właściwie bardzo grube płyty, mimo że kiepskiej jakości, bo pamiętajmy, że to radziecka stal, wytrzymały uderzenia pocisków swoich współbraci, bo pamiętajmy, że ten KW zaprzęgnięty do walki w fińskich siłach zbrojnych stawił czynny opór czerwonemu najeźdźcy. Wejdźmy do środka tego potwora. Oczywiście w środku potrzebna będzie nam latarka Olajta, którą mamy od militaria.pl, a która praktycznie za każdym wyjazdem i za każdym nurkowaniem w takim pancernym kolosie się przydaje. Dawno jej nie ładowałem, chyba nie wiem, z 2 miesiące, parę wizyt, kilka godzin pracy, a jeszcze funkcjonuje. Tak więc polecam, bo jest naprawdę dobra. Ale już czuję zapach czołgu, coś wspaniałego, niespotykana rzecz. Chyba jestem pierwszym Polakiem, który nurkuje w KW. Kompletnym KW. Ale piękny smary. Jak to pachnie. Szok. Ale on jest piękny. A ile jest tutaj miejsca? Szok. Zobaczcie na wnętrze tego pojazdu. Ja jestem zszokowany. Tu są praktycznie wszystkie detale. Mało tego. Wnętrze tego pojazdu jest wypełnione różnego rodzaju urządzeniami, których w późnej seriach, których zapewne w późniejszych seriach produkcyjnych z 1942 roku już nie było. Spójrzcie, interkom, centrale łącznościowe, jest z przodu nawet widoczne miejsce na radiostację. Tu jest kompletna tablica przyrządów kierowcy, mamy temperaturę, ciśnienie oleju, wszystkie są na miejscu. Widać, że te tarcze jeszcze są w bardzo fajnym stanie. Co prawda brakuje szkieł, no ale to nie jest jakiś wielki problem, na pewno można to dostać. Oryginalne uchwyty na butle, wizjery. Tutaj tak naprawdę wszystko w środku jest, włącznie z tablicą bezpieczników. Tu jest co prawda osłona armaty zdemontowana, co ułatwia nam wejście do środka, ale widać, że tego miejsca nawet w KW jest dosyć sporo w stosunku do T-34-76. Załoga no, miała znacznie bardziej komfortowe warunki pracy. Ale zobaczcie, te wszystkie elementy, wszystkie, po prostu wszystkie elementy gumowe, wszystkie się tu znajdują. No czołg, widać, nie był tak oszczędną produkcją, jak te serie, które, KW, które produkowano już w roku 1942, tak więc jest on świetnie zachowany przede wszystkim. Ja jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, że tak naprawdę tu jest wszystko, co wyszło z fabryki Klimienta Woroszyłowa, a właściwie projektu Klimienta Woroszyłowa. Czyli to, co Kliment zaprojektował, to wszystko tu włożyli. I do dzisiaj w Parola te wszystkie elementy się tutaj znajdują. Nawet jest lampka jeszcze oryginalna. Jestem naprawdę zszokowany kompletnością tego pojazdu. Uchwyty na pociski. Tu wszystko jest. Śmiesznie to wygląda, bo znajdujemy się w potężnej wieży. Jak sobie spojrzycie, mamy z tyłu uchwyt na karabin maszynowy, w wieży uchwyt na karabin maszynowy. Nawet uchwyt na karabin maszynowy znajduje się obok kierowcy, czyli tam, gdzie mamy radiostację i mógł znajdować się radiooperator, a właściwie znajdował się radiooperator. Wszystkie elementy, wszystkie te obsady MG są. Spójrzcie, to nawet... Wszystko jeszcze pracuje, wszystko pięknie zasmarowane. Doskonale zachował się ten czołg pomimo swojego wieku i właściwie potężnej rzadkości, bo takich KW, kompletnych KW, nigdzie na świecie znaleźć nie można. Ale do czego dążę? Chciałem wam pokazać te uchwyty na amunicję, które znajdują się w wieży. Zobaczcie, jak śmiesznie one wyglądają, bo znajdujemy się w mega potężnym czołgu, bardzo grube pancerze, dokładnie takie, jak znajdowały się chociażby w słynnym Tygrysie. No i te uchwyty na amunicję, takie bardzo malutkie. Wydaje się, że są to jakby uchwyty na zapasowe lufy być może do tych karabinów maszynowych, które się tu znajdowały. Ale są to uchwyty na amunicję 76 mm.
Bo właśnie takie małe działko, dokładnie takie samo jak T-34, znajdowało się w tym wielkim, ciężkim czołgu. KW-1 bardzo szybko stał się czołgiem przestarzałym. Już w 1943 roku trzeba było wybudować jego następcę. Jako pierwszego zaprojektowano KW-85, który w 1943 roku stał się już podstawowym czołgiem ciężkim. No i następnie IS-1 z armatą dokładnie tą samą, która znajdowała się w KW-85 i następnie IS-2 już z haubicą, armatą, właściwie z armatą 122 mm. Ale KW w Parola to jest pojazd, który nie każdy może zobaczyć, a wy w naszych programach możecie. Możecie poczuć to, co ja tutaj czuję. Pięknie tu. Słuchajcie, ja już idę, a wy sobie jeszcze tutaj trochę posiedźcie. To wszystko na dziś. Dziękujemy za spędzenie z nami tego w sumie krótkiego czasu. Pozostajemy z nadzieją, że się nie nudziliście i zapraszamy was serdecznie w kolejny czwartek o 20:00. Wpadajcie też na kanał Muzeum Pancernego w Kłaninie. Premiery w poniedziałki o 20:00. Dziękujemy uprzejmie naszym wspaniałym patronom. Bez was ani rusz. Jesteście napędem kolejnych przygód i odkryć. Wśród naszych niesamowitych mecenasów są Ajent Jacek Arendt, Przemysław G. Babi, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Szymon Barwiński, Rafał Bąk, Rafał Bejrut, Biszop Biskup, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Radosław Brzeski, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Dawid Fal, Michał Futera, Grzegorz Garus, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Szymon Muński, Marek Musiał, Piotr N., Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Artur Powroźnik, Michał Probierz, Szymon Pszczółka, Patryk Puls, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Michał Semczyszyn, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.